Proszę Państwa, jaki jest cel tej akcji Rykowisko 2015? Celem jest takie aktywne uczestnictwo w tym wspaniałym spektaklu przyrody, jakim jest Rykowisko, chęć zapoznania się z biologią jelenia również. Chcemy pokazać społeczeństwu, turystom, jak świadomie, jak w fajny sposób te zwierzęta oglądać. Chcemy pokazać, że to jest czas przepiękny, spektakularny, widowiskowy, że wiele można się dowiedzieć o przyrodzie, o jeleniach. Można w ten sposób spędzić urlop. No, chcemy po prostu jak najszerszemu gronu społeczeństwa pokazać, że jest to czas niesamowity, przepiękny. I chcemy też niepolującym, który jest ponad 99%, pokazać, że przyroda ożywiona, własność Skarbu Państwa, do której mamy wszyscy jakieś prawa, że żeby zaczęli odzyskiwać te prawa, które w naszej opinii myśliwi zawłaszczyli w bardzo wysokim stopniu. Tak, jesteśmy tutaj, no przynajmniej ja osobiście, nie tyle przeciw komuś, tak, tylko bardziej ku czemuś, czyli tutaj w tym wypadku dla kogoś, czyli dla jeleni, dla rykowiska, dla pięknego spektaklu, jaki można podziwiać, się nim zachwycać, nie odbierając nikomu tej możliwości, tak, czyli bez zabijania, tylko fotografowania bądź obcowania. No jest to wyjątkowe miejsce i ponieważ jesteśmy już tutaj kolejny rok, ponieważ sama akcja Rykowisko dla jeleni, nie dla myśliwych trwa już 6 lat, sprawia, że czuję się tutaj bardziej komfortowo, polowań jest znacznie mniej i faktycznie te jelenie możemy gdzieś w ukryciu po cichu obserwować. A nie tylko jelenie, bo w puszczy możemy spotkać żubry i wiele innych cudownych stworzeń. A z kolei na przykład w miejscu, z którego pochodzę, właśnie w tym czasie, w czasie rykowiska najczęściej spotykam bardzo agresywnych myśliwych i są to dużo mniej sympatyczne spotkania, ale też zdecydowanie niebezpieczne spotkania, a tu w puszczy jest właśnie przyjemniej. I jelenie mają się dobrze, tak, dokładnie. Koleżanka poruszyła temat bezpieczeństwa. Rzeczywiście przyjeżdżam tutaj od lat. Jest to jeden z nielicznych lasów, w którym rzeczywiście czuję się bezpiecznie. Między innymi z tego względu, że Białowieski Park Narodowy i Puszcza Białowieska są wyjątkowe z różnych powodów. Jest to jeden z ostatnich lasów Europy o cechach naturalnych, ale także ze względu na zakaz polowań w otulinie Parku Narodowego, dzięki czemu miłośnicy rykowiska mogą przyjechać tutaj i doświadczać tego wyjątkowego spektaklu natury w sposób całkowicie bezpieczny, bezkonfliktowy. Odkąd jesteśmy, tak naprawdę przyjeżdża tutaj bardzo dużo ludzi. Codziennie odbieramy telefony, maile, zapytania na naszym profilu na Facebooku o to, czy można się jeszcze do nas dołączyć, z czego bardzo się cieszymy. I tak naprawdę, co jest jakby dla nas takie pocieszające, to to, że my nie musimy przekonywać ludzi, dlaczego warto bronić jeleń, dlaczego warto być i obserwować te zwierzęta. Natomiast jakby to jest bardzo zrozumiałe dla społeczeństwa, że czas godów jeleni, czas rykowiska, to jest czas dla jeleni, nie dla myśliwych. Będąc tutaj w Puszczy Białowieskiej, która jest światowym dziedzictwem ludzkości, rezerwatem biosfery, też chcielibyśmy pokazać ludziom, że jest miejsce w lesie podczas rykowiska, w którym mogą pójść z rodziną, z najbliższymi. Chcielibyśmy, że właśnie, żeby to było uszanowane, że nasze prawo do zwierzyny, która jest także nasza, należy do Skarbu Państwa, żebyśmy mogli ją podziwiać i się nią zachwycać bez ryzyka, że nie będąc ubranym jak choinka, dostaniemy kulę w łeb, tak? Żeby to było bardziej spektakl rodzinny, taki, w którym można się zachwycać i podziwiać, a nie patrzeć, jak myśliwi zabijają zwierzynę. Tutaj jeszcze wracając do tego bezpieczeństwa i Łukasz wspomniał o tym, że żeby być bezpiecznie się czuć, to trzeba być ubranym jak choinka. I wielu myśliwych mówi, że
to da się połączyć. Przecież można obserwować jelenie i można w tym czasie też, jak to myśliwi ładnie nazywają, prowadzić selekcję, czyli tak naprawdę po prostu zabijać zwierzęta. A my mówimy, że nie da się tego połączyć, ponieważ jest to niebezpieczne. Jeżeli chcemy obserwować jelenie, no to musimy być cicho, musimy być gdzieś w ukryciu. Nie możemy być na środku polany, gdzieś pod amboną. No ale z drugiej strony wiemy, że czas właśnie godów jest wykorzystywany do tego, żeby z tej braku czujności korzystać i zabijać te zwierzęta. No i to z kolei robi się już troszeczkę niebezpieczne dla nas, gdy my się ukrywamy po cichu w krzakach i też możemy niestety być za takiego jelenia potraktowani, a wiemy jak często i w ogóle zdarzają się takie sytuacje. Nie da się też tych dwóch aktywności połączyć z takiego moralnego punktu widzenia, że nie ma zgodności pomiędzy uczestniczeniem w przyrodzie, pomiędzy pewną taką afirmacją życia, która wiąże się po prostu z tym, że ja tam obserwuję, nasłuchuję, nie ingeruję w to, co się dzieje, a pomiędzy przerywaniem tego łańcucha życia, odbieraniem życia jeleniom, których już po myśliwym strzelającym nikt inny nie zobaczy. Dokładnie, właśnie w tym wyjątkowym miejscu chcemy pokazać też genius locji, tak? To piękne duchowość tego miejsca z jednej strony, zwłaszcza podczas rykowiska, który jest naprawdę prastarym wręcz spektaklem, który można obserwować jak ryk, jak byk ryczy, tak? Jak to pięknie wygląda, zachwycając się nim i chcemy pokazać, że jest alternatywa, że nie trzeba go zabijać, nie można go przywłaszczać, odbierając inne możliwość podziwiania tego zwierzęcia, że można zachwycać się tym bykiem przez wiele lat, i zwierzęta, które stają się już legendarne w niektórych rejonach puszczy, mogą podziwiać także inni przyjeżdżając za rok, tak? Żeby pokazać, że jednego byka, jak przyjeżdżamy my, można podziwiać powielokroć, wiele razy, podczas gdy myśliwi niestety, jeśli zobaczą jakiegoś pięknego, przywłaszczają go tylko i wyłącznie sobie, tak? Co jest też stratą niestety dla miejscowych, którzy mogliby wykorzystywać właśnie urok samych zwierząt podczas rykowiska, to jak pięknie wyglądają i to jak pięknie się prezentują. Do puszczy będą przyjeżdżać większe ilości turystów, skorzystać może lokalna społeczność. Myślę, że z jeszcze dużo większym właśnie pożytkiem niż z obecności myśliwych. Więc, bo czasami takie argumenty się pojawiają, że nie będą przyjeżdżać myśliwi, więc tutaj odbieramy chleb lokalnej społeczności. Nieprawda, tak jak tego jelenia, tego legendarnego jelenia, pięknego jelenia, którego gdzieś tutaj ktoś na Czerlące, czy Topile, czy Budach zobaczył, będzie mógł zobaczyć za rok, za dwa lata, będzie mógł powiedzieć swoim znajomym, przyjechać z rodziną i na tym, na takiej turystyce świadomej, jaką my tutaj promujemy, naprawdę skorzystać mogą tutejsi mieszkańcy. Ale myśliwi odbierają te wasze zachowania jako chęć odebrania myśliwym możliwości polowania. My nie przypadkiem spotykamy się tutaj właśnie w czasie rykowiska. Rykowiska, które jest niesamowicie newralgicznym momentem dla biologii tego gatunku. Ponieważ to jest właśnie ta chwila, kiedy jeleń może przekazać geny do kolejnego pokolenia. Nie chcemy, żeby ten bardzo czuły z biologicznego punktu widzenia moment był zakłócany ingerencją człowieka. Z drugiej strony dla wielu ludzi z takiego czysto moralnego punktu widzenia jest głęboko nie fair, że człowiek zabija zwierzę, które jest całkowicie opętane szałem godów, które myśli tylko i wyłącznie o tym, żeby zaraz uprawiać seks z łanią. Niektórzy uważają, że jest to po prostu świństwo. Nie przypadkiem hasło naszej akcji Rykowisko dla Jeleni brzmiało: kiedy walczą o miłość, nie zabijaj. Patrząc na argumentację myśliwych związaną z tym, że no, rykowisko to jest najłatwiejszy moment, żeby selekcjonować jelenie, to można by postawić pytanie, w czyim interesie selekcjonować, bo chyba tylko w interesie myśliwych, których zależy na coraz lepszym porożu. Przyroda do tej pory sobie radziła sama. Poza tym rykowisko jest zaburzane od razu na samym początku przez odbicie najlepszych byków. Przewodnicy wiedzą, gdzie wychodzą najlepsze byki. Przyjeżdża myśliwy na dzień, dwa.
Góra 3, który ma zakontraktowanego takiego to a takiego byka i ja obserwuję, że na początku rykowiska padają najlepsze byki, a w środku rykowiska jakiś młody chłyst prowadzi całą chmarę. Należy zadać sobie pytanie, czy to służy jeleniom i przyrodzie. A jeżeli chodzi o też o selekcję, to warto zobaczyć, jakbym chciał, żeby myśliwi otworzyli oczy i zobaczyli, że geny przekazuje i tatuś, i mamusia, a myśliwi selekcjonują uparcie tylko tatusiów. Jakby popatrzeć na kolekcje myśliwskie sprzed 100, 200 lat, czy tam 300, które gdzieś tam wiszą w jakichś dworkach i porównać z tym, co wisi we współczesnych kolekcjach, to widać, że to w ogóle nie działa. Selekcja nie działa, to jakoś trzeba przyjąć do wiadomości, że inne mechanizmy niż taka selekcja, jaką uprawiają myśliwi, inne mechanizmy, być może niedostępne dla nas ludzi, zarządzają, w cudzysłowie, populacją jeleni, która ma się coraz lepiej. Ja też sobie myślę, że to nasze zarządzanie jest takie bardzo ułomne, że kim my jesteśmy właściwie, żeby tej selekcji dokonywać, kiedy te zaczyna się zgłębiać procesy, nie jakieś poszczególne wycinki, tylko właśnie procesy, okazuje się, że to jest wszystko szalenie skomplikowane, że jeden jakiś malutki fragment tego środowiska rozrasta się do milionów odgałęzień i kiedy my próbujemy na to spojrzeć, to jest trochę tak jak tych czterech ludzi, którzy oglądali słonia, że jeden widział słonia jako tam wielką kolumnę, drugi jako sklepienie nad swoją głową, więc tak naprawdę nasz ogląd jest prawie zawsze fragmentaryczny. Stąd pytanie, dlaczego właściwie mielibyśmy zarządzać? Dlaczego mamy prawo, skoro nie widzimy całości? Widzimy tylko wycinki i będąc takimi inżynierami, możemy jedynie zaszkodzić. Przerażająca jest to pewność selekcjonerów, myśliwych, którzy kierują się nauką techniczną, która jest dość młoda, w porównaniu z bogactwem, wiedzą i ilością tajemnic, których jeszcze nie poznaliśmy, jaką jest ewolucja. Bo na gatunek należy patrzeć jako kontinuum, to nie jest jeden tylko osobnik, to są generacje pokoleń, generacje osobników, które dostosowują się do ciągle zmieniających warunków, których tak naprawdę człowiek nie jest w stanie przewidzieć, więc nie wiem, w jakim kierunku dobór, w cudzysłowie selekcja myśliwych miałaby iść, tak? Czy tylko ze względu na to, żeby ładnie się prezentowało poroże na ścianie, czy żeby zwierzęta były dostosowywane według naturalnych procesów selekcyjnych, czy to przez samicę jelenia, która sama wybierze, który samiec jest najbardziej dla niej odpowiedzialny, czy przez warunki środowiskowe, jakimi jest pokarm, zasobność siedliskowa, czy też przez choroby, ewentualnie drapieżniki, które w tym wypadku utrzymują przy zdrowiu, tak? I tak naprawdę to by było istotne, to żeby spokornieć, żeby jednak zamiast już zarządzać, poznać w jakim kierunku, jak to funkcjonuje i jak to działa. Ostatnia kontrola NIK-u pokazała, jak dużo nieprawidłowości jest tak naprawdę w Polskim Związku Łowieckim i ciekawie obserwuje się myśliwych, ponieważ tutaj myśliwi, można powiedzieć, że są chyba już przyzwyczajeni do tego, że my co roku jesteśmy na polanach, jeździmy po północnej części puszczy, jeździmy tu w okolicach, po prostu gdzie się da, znamy te tereny i myśliwi wiedzą, że tak naprawdę możemy im patrzeć na ręce, ale tego typu akcja w innych częściach Polski na razie się nie odbywa. I wiem, jak jest na przykład w miejscowości, z której ja pochodzę. Myśliwi bardzo dobrze czują się w lesie swobodnie i czują, że wiedzą, że tak naprawdę nikt ich nie kontroluje i mogą robić, co chcą i bardzo często to wykorzystują. I są to działania, które na pewno też, myślę, że mogą być nawet niezgodne z prawem łowieckim. Mam wrażenie, że ludzie nie oglądają rykowiska w innych częściach Polski właśnie dlatego, że boją się chodzić do lasu. Sama znam wielu fotografów przyrody, którzy uwielbiają jelenie, którzy wiedzą o tych zwierzętach bardzo dużo, ale zawsze powtarzają, że idąc do lasu i robiąc im zdjęcia, odczuwają pewien niepokój, ponieważ nigdy nie wiedzą, czy będąc zamaskowanym w kryjówce, nie zostaną sami potraktowani jak zwierzyna łowna. Natomiast wracając jeszcze do kwestii selekcji, pytanie, w jakim celu selekcja miałaby się odbywać podczas rykowiska, ponieważ takimi naturalnymi selekcjonerami, którzy są w stanie
rzeczywiście zadbać o zdrowie populacji, są przede wszystkim drapieżniki danego gatunku, takie jak w przypadku jelenia wilk. Wilk, który na szczęście jest bardzo dobrze w Polsce chroniony, którego jest coraz więcej i który nie żyje już tylko we wschodniej części kraju, ale z powodzeniem kolonizuje też zachód. Lasy, które do tej pory były puste, które były pełne jeleni, ale w których nie było wilków, teraz tam wicze wycie rozbrzmiewa, wilki docierają nawet do Niemiec. Pytanie, czy miałaby to być selekcja pod względem ilości zwierzyny? Wiem, że jeleni w Polsce jest bardzo dużo, natomiast naturalnym selekcjonerem wielkości populacji, naturalnym limitem dla wielkości populacji jest przede wszystkim dostępność pokarmu. Tutaj problem polega przede wszystkim na tym, że zwierzęta te są w drastyczny sposób przekarmiane. Gdyby ten problem został wyeliminowany, być może populacja ta by zmalała. Tym bardziej, że 100 tysięcy karmy, które 100 tysięcy ton karmy, które trafia rocznie na łowiska, ono trafia na nęciska, gdzie jest obecna przez cały rok. A w okresach tych dwóch miesięcy zimowych, zim zresztą nie ma, to jest symbolicznie w paśnikach i w jakimś dokarmianiu. Zwierzęta, zresztą dokarmianie to jest ostatnie 60 lat w Europie, jak się pojawiła nadwyżka żywności przez miliony lat, jakoś to funkcjonowało i teraz nagle się okazuje, że potrzebne jest dokarmianie. Dokarmianie jest szkodliwe. Szkodzi też myśliwym. Myśliwym szkodzi w taki sposób, że powiedziałbym, no jako ludzie mamy naturalną taką skłonność do szukania łatwiejszych rozwiązań. Czy można sobie wyobrazić łatwiejsze rozwiązanie niż nęcisko czynne latami, moja ambonka i cała siła, którą potrzebuję do tego, żeby zabić to zwierzę, to jest siła w tym palcu. Te 1,5 kg, żeby go skrzywić. I to jest wszystko, co ja potrzebuję. I ten rodzaj polowania myślę, że bardzo nie służy środowisku myśliwych. A poza tym z tego dokarmiania trzeba zrezygnować, bo skoro jest nadpopulacja dzików chociażby i problemy ze szkodami, co jest zresztą oddzielnym tematem, to trzeba popatrzeć uczciwie. Panowie, 100 tysięcy ton karmy, która byłaby użyta do karmienia tuczników, to jest 250 tysięcy tuczników 100-115 kg. To oczywiście nie jest takie proste przełożenie jak w przyrodzie, ale jednak im więcej jedzenia w przyrodzie, tym więcej zwierząt, tak jak Diana powiedziała. Tak to jest. Przestańmy dokarmiać i przestańmy siedzieć na ambonach. Ja pamiętam czasy, kiedy w kraju nie było ambon. Nie było żadnej ambony, ani jednej nawet, tam na tych terenach, które znałem. Pierwsze ambony powstały na początku, w końcu lat 60. A teraz wszędzie, gdzie się obrócić, to są ambony. To wydaje się, że to jest taki sposób, no, podjechać 100 metrów pod ambonę, wejść na drabinę, siąść sobie, no, być może z czymś fajnym do popijania, wygarnąć, iść, wypatroszyć, ściągnąć. No, mi się to przestało podobać jakiś czas temu. Myśliwi zmuszeni są choćby przepisami do regulacji tak zwanego pogłowia, czyli do redukcji ilości zwierząt, ponieważ czynią one szkody rolnikom. Myśliwi nie są zmuszeni przepisami ani niczym do wykonywania polowania. Zaryzykuję, że ogromna większość myśliwych, być może prawie 100%, poluje ochoczo, z przyjemnością, przez nikogo nie przymuszani i jest to bardzo ważna część ich życia. I też patrząc z tego punktu widzenia, no, taka część życia, która często dominuje w ich szarej codzienności. Ale polowanie to także tradycja. To także tradycja kuchni myśliwskiej, która od wieków towarzyszyła krajowi. Tak, oczywiście. Podobnie jak od wieków
czy przez wieki towarzyszyła krajowi niewola chłopów, która też była utrwalana, podobnie jak myślistwo, w literaturze, w malarstwie. Natomiast nie jest powiedziane, że coś, co było tradycją przez lata, co kiedyś być może wydawało się być malownicze piękne, powinno być akceptowane wraz z osiąganiem przez nas jako społeczeństwo pewnego wyższego poziomu świadomości. Jesteśmy ludźmi o tyle, o ile jesteśmy w stanie zrezygnować z tego, co zabija naszą godność, co zabija naszą moralność, na rzecz pewnych wartości wyższych. Do tradycji i nawiążę jeszcze do karmiania, to szczerze mówiąc powiązania tu nie widzę, bo kiedy przyszło do karmiania, kiedy była tradycja, tak, czyli tradycyjne myślistwo, tak, z dokarmianiem, to jest zaprzeczenie samo w sobie, to jest jednak już zmiana, tak, w tego typu zachowań myśliwych. Co do samego dokarmiania jest też ciekawy aspekt, jak wpływa na same zachowania zwierząt i jak błędne koło się tworzy przez to, że myśliwi mówią, że jest za dużo zwierzyny. Rolnicy oczywiście mając straty słusznie, obawiając się o to, że to co zapracowali, to na co zapracowali, tak, z ciężką pracą swoich rąk zostaje zjadane przez zwierzęta. Problem polega na tym, że to nie wina samych zwierząt, tylko obecnie samego zachowania myśliwych i mentalności, tak, że trzeba dokarmiać, żeby mieć co zabijać, a w tym wypadku jest jeszcze też problem jednak nadużywania albo naiwności samych rolników, że dają na karmę to, co sami produkują, ucząc zwierzęta jeść to, co tak naprawdę nie jest dla nich, bo jest poza ekosystemem, tak? Zwierzęta leśne tak naprawdę nie wiadomo, co robią na polach i łąkach w tym wypadku, zwłaszcza, że nie powinny w lesie znajdować kukurydzy, siano, kiszonki i tym podobnych, nie ich naturalnych tak naprawdę z źródeł pożywienia, tak? Cywilizacja także podlega ewolucji. Już zrezygnowaliśmy z bardzo wielu szkodliwych i brutalnych tradycji. Mam nadzieję, że także myślistwo i łowiectwo dorośnie do tego momentu, że zrezygnuje z wykonywania działań ewidentnie szkodzących przyrodzie, takich jak polowanie podczas rykowiska, czy chociażby polowanie na ptaki, które mają naturalnych wrogów w całym swoim życiu, które praktycznie nie powodują żadnych szkód. Mam nadzieję, że uda się ograniczyć zadania łowieckie rzeczywiście do ochrony przyrody i tylko do tych sytuacji, w których konfliktu nie da się zażegnać w żaden inny sposób. Ależ proszę Państwa, myślistwo jest chyba najbardziej humanitarną formą pozyskiwania żywności pochodzenia zwierzęcego.